Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie, Starki. Oto i przed wami Monster Train. I tak jeszcze słowem wstępu chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Wszystkiego nawzajem. Tak w kwestii życzeń świątecznych. Jeśli YouTube niczego nie zepsuje, to właśnie to powinno się okazać. No niedługo. Można w dzień wigilijny. Ale mniejsza z tym, tak więc no, mam nadzieję, że święta miło spędzacie i jest coś pożyteczniejszym niż samo w sobie oglądanie YouTube'ów tylko i wyłącznie w ogóle. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak więc, może powiedzmy trochę, czym jest Monster Train? No więc ogólnie jest to gierka, karcianka. W sumie ostatnio jest dużo karcianek. W której to wcielamy się w... W sumie można powiedzieć chyba... Czempiona piekieł? Który jedzie właśnie tym pociągiem z ostatnim jakimś żarem z mistycznego czegoś zwanego stosem po to, by ponownie rozpalić piekło, gdyż ono w sumie zamarzło. Ale co jest tu więcej, jak to działa, to zobaczymy za chwilę. Bo nie ukrywam, za bardzo to się na tym nie znam. Dzisiaj dosłownie zobaczyłem, że no jest dostępne na, jak to się nazywało, no na grob przepustce z X-Kloska, więc no biorę i zaczynam rozgrywkę. Bo akurat oczywiście po krótkim trailerze, moim zdaniem bardzo fajnie, dobra. Co? Nawet nic nie wybieram, decyduję, tylko tak od razu start? Okej, wygląda na to, że jest tutaj może coś w stylu samouczka. Dobra. Witaj w piekle. Twój pociąg przewozi naprawdę cenny ładunek. Ostatni... ostały odłamek stosu. Potrzebny, by rozpalić ponownie piekła w głębi, czy piekła te płomienie w głębi piekieł. Najeźdźcy z nieba, skrzydlaci, zrobią wszystko, co trzeba, żeby powstrzymać cię przed ukończeniem swojej podróży. Musisz podejmować mądre decyzje i zbudować bandę potworów, które pomogą ci podnieść, czy odnieść sukces. Powodzenia, zrodzony w piekle. I... Słyszałem coś o jakichś klanach i w ogóle jakieś różne rzeczy. Bo już to nawet nie wiem, jak to do końca działa, jak widzicie. Zostaliśmy wrzuceni w... Jak to się nazywa? No, na głęboką wodę. I jedno co widzę tutaj Italię właśnie. Tutaj mamy jakiś tam train steward, czyli w sumie... stewardów pociągowych. Nawet nie wiem, jak to do końca działa. Jakieś pochodnie. Restore, czyli odnów i... Książę piekłołamacz, czy coś. Nawet nie wiem, jak to działa. Ma 10 pancerza. Najpierw, okej, czyli najpierw zabiera się z pancerza, potem dopiero z życia. I 6 razy 2, czyli jakiś wieloatak. Ale powiem szczerze, nie wiem, jak to działa, więc zobaczymy wszystko może na spokojnie, wiecie, nie będziemy się teraz zajmować regułami. Co? Kapłani niebios. Ci akolici zrobią... Aha, dedykowali siebie, żeby służyć... Aha. No, żeby po prostu służyć niebiom i będą robić wszystko, żeby tylko odnawiać życie swoich kompanów. I co tu mamy? Jakiś inkwizytor. Nawet nie rozumiem, o co chodzi. Okej, widać, że po prostu on będzie walczył do końca? Dopóki po prostu są jakieś wrogowie na piętrze, nawet nie wiem, o co chodzi do końca, poza tym, że wiem, że są piętra. Tutaj nawet nie wiem, co to ma być, tylko wiem, że 2 na 25, a tutaj 0 na 1, który leczy 5 różniczymi jednostkom. Swoją drogą jest obok mnie siostra, przywitaj się. No, więc jest siostra, tak. No i zajmujmy się teraz rozgrywką na spokojnie, zobaczymy w ogóle, jak się w to gra. Dobra. Ciapong potworów. Jedziesz jakimiś potworami, ciapongiem, musisz dostarczyć jakiś kryształ płonący do widzenia piekła, bo zamarzło. Dziwne, wiem. Dobra. Więc to jest ten cały kopiec, muszę to, jeśli zostanie zbyt dużo zniszczone, to po prostu... Padnij, koniec przebiegu, okej. Okay. 20-80, strasznie mocne. Okej, okay, tutaj są wrogowie na pokładzie, potem na najniższym poziomie. I będą... Aha, po każdej rundzie, nawet nie wiem, jak to działa, będą się po prostu podnosić o jeden. Kiedy dosiągną gór, na szczyt, zaatakują stos. No, wezwij jednostki, możesz każdą... Aha. Każdą jednostkę raz na bitwę. Nawet nie wiem, co chodzi, ale okej. Okay. Nawet nie wiem, jak do
do końca to ma działać, ale okej. Dobra, każde piętro ma ograniczone... capacity, co jest ten... pojemność. To pokazuje na bazie tego i tak dalej, okej. I co teraz? Okej. Powiedzmy, że można postawić to tak, nie wiem czemu. Sprawdzę jego, bo chyba on był jakimś lekarzem czy coś. I... ha, i co teraz? Mam tu jakieś... coś takiego, więc pozwólcie, że to zrobię, chociaż nawet nie wiem jak. I okej, zakończ i co teraz? Aha. I ucieknę jeszcze piętro. On dodaje 5. Dobra, co jednego na środki wpadek tutaj. Tak, żeby na pewno zginął. Tak. I zobaczmy, jak to w ogóle mi pójdzie. Dobra. Może to jest głupia decyzja, nie wiem. Ale okej. No, przebiegło. I to jest tak. Nie wiem szczerze, jak to wszystko ma działać, ale dobra. Cokolwiek by to było, nie było co. Tak. I zobaczymy w ogóle. No szczerze, jedną rzecz, którą mogę powiedzieć na pewno o tej grze. Grafika moim zdaniem piękna. Będę pięknie wykonany. A, to jest boss. Pokonaj bossa, żeby wygrać bitwę. On będzie walczył, dopóki nie pokona wszystkich. Okej. W sumie nawet nie wiem co dalej, ale dobra. Powiedzmy, że to wystarczy. Wow. Wow! Nawet nie przyszedł na wyższe piętro. I jakiś achievement wyskoczył, chociaż co ciekawe widzę go na drugim ekranie, a na głównym go nie widzę. I... dostałem 50 monet z jakiejś tej, nie wiem o co chodzi do końca, ale... aha. Jakieś punkty, ty mam 50 monet, nie wiem na co i jakieś pakiety klanu. O co chodzi też nie wiem, ale dobra, weźmy. Wybierz kartę. Vent, czyli wentylacja. Wydaj cały pozostały żar, nawet nie wiem o co chodzi, ale okej. I ogólnie zdaje z tego co widzę jednostką dwa razy żar wydany. Tutaj mamy ukryta ścieżka. Znieś jednostkę, czyli przeniesie na wyższe piętro. Na tył. A tutaj łamacz rogów. Zadaj 5 obrażeń i piercing. Czyli piercing to ignoruje tarczę i pancerz. Okej. A tutaj co znowu mamy? Zadaj 3 obrażenia za 0. Już fajne. I przesunąć jednostkę naprzód. Dodaj 4 ataku i 4 kolce. Strasznie drogie, ale ciekawe może być. A tu co? Aha. Przybyłeś 10 życia? Zadaj przedniemu wrogowi 5 razy to, ile uzdrowiłeś. Okej. Wiecie co, fajne, ale wydaje mi się, że to będzie chyba najlepsze. Tak, zdecydowanie. I teraz co? I teraz musimy być ścieżkę, nawet nie wiem, co to działa. Aha. I zdobędę tą czerwoną jednostkę, tutaj zieloną jednostkę, z tego co rozumiem. Tutaj mogę ulepszać zaklęcia, nawet nie wiem co to oznacza. Trzeba przekuwać w sumie bardziej niż ulepszać. Lecz nie ulepszać, a tutaj... jednostki. No szczerze, nawet nie ogarniam tego, więc nie będzie, że jednostki. Rogaty wojownik. Za jeden żar 30 na 4. A tej naznaczony wojownik. Wściekłość 4. Czyli dwa ataki w sumie z tego co tutaj widzę na ładunek, czyli łącznie jeszcze 8 więcej obrażeń. Kiedy on dobije coś, daje wściekłość 3 wszystkim jednostkom, ale on jest 10 na 5. Wow. On jest zabójczy, potężny, ale... powiem wam szczerze, wydaje mi się, że ten jest ciekawszy.
A, nawet nie, dobra, wezmę jego. Chociaż tamten był potężniejszy. I zobaczymy przy okazji, co to jest. Co to jest jakiś... mechaniczny kot? I przy okazji, co to jest? Aha. Jakiś obcy tej... Za 80 spowoduj, żeby jednostka atakowała przed wrogami. Tu jest 10 do ataku. Wow. Od 5 ataku 10 zdrowia. Mogę to dać na bohatera? Nie, nie mogę. Ej, wiecie co? To ja mam fajny pomysł. 100 monet to... Będzie atakował szybciej i jeszcze plus 10 do ataku. Widzę, że już więcej mu nie dam i nie stać mi na nic innego, ale... To może być ciekawe... Co? To może być naprawdę ciekawy pomysł. Tak... Patrzcie, wystawię go i on będzie szybko inicjacją coś, w ten sposób wzmocnić pozostałych. Jakieś kolczaści wrogowie, którzy będą powodować, że wszystkie ataki bezpośrednio będą... No, bolały. 7 na 110, Okej, tutaj... 0 na 5, 25 pancerza. Niedobrze, ale chyba mam coś na pancerz na szczęście, tutaj. O. Jak on się pojawia, z tego co rozumiem, daje kolce komuś innemu i jest ogólnie 1 na 1. Dziwne to, ale dobra. Aha. Jakie mam rzeczy na początkach. Oj, nie za ciekawe. Na pewno to trzeba zrobić. Bohatera. Co? Podgląd bitewny jest... Aha. Teraz widzę po prostu, jakie obrażenia, jak to dostaje. I po prostu pokazuje to, jak to będzie wyglądało podczas następnej fazy bitwy. X oznacza, że jednostka jest pokonana. Okej. Chcę to zobaczyć, jak to, co się stanie teraz. Okej. Czyli mamy zwycięstwo. W takim razie oszczędzę to, chociaż nie wiem po co nawet. Chociaż w sumie nie jest to może najmądrzejsze, że wiecie, on atakuje pierwszy. Ale dobra. Te mogą mu nie dawać szybkości. No coś, trudno. Muszę przyznać, nie wiem sobie radzę, mimo wszystko. Okej. Ale co to było, szczerze, tak strasznie to spokojnie. Aha. Obu pokony w takiej wariacji. Takiej też. O, teraz on zginie, ale ten zostanie chyba nienaruszony nawet. Zobaczmy w ogóle, jak to będzie wyglądać. Niby. A... O, czy można przyspieszać? Dobra, ale ja może nie chcę przyspieszać. O. Okej, czyli się udało. 50 monet i znowu jakieś paczki. Co my tu mamy? Wentylacja i impy. Okej. Nawet nie wiem do końca, czym są te impy, ale widać, że to jest takie... To jest straszny badziew. Ale mają fajne efekty, że jak się przywołuje, to dają jakieś jakieś różne rzeczy. Dobra. Tutaj co znowu? Wiecie co, mam spróbuję to nawet. Au. Nie będę ukrył, obawiałem się, że to może być na zasadzie to wszystko... Jak coś nazywa? No tak jak większość karcianek, ale na razie zapowiada się fajnie. W ogóle tutaj mamy znowu kupiec stali i resztki stosu, no, 20 życia stosowi. To jedyne co ma, są jakiś Herzals Hordes, czyli jakiś artefakt, jednostka i jaskinia? Dobra, zobaczymy tą stronę. Co? Gdy wybierasz kartę niebędącą bohaterem, jej koszt jest losowany od 1 do 3. Każdej liturze. Dobierz 3. Wow. 25% szansy na zadanie 5 obrażeń, kiedy jednostka pojawi się na pociągu. Biorę to szczerze.
nie lubię rzeczy typu losowanie kosztów czy coś. Więc no, a tutaj co mamy? O! Przebudzony pusty. Przyzwi, zdobądź 60 max HP. I jakiś Rejuvenates, Cultivate 2, co to jest? Gdybyś kiedyś ten uleczony. Aha. Aha. Ciekawe. Wzmocni atak i życie jednostki z najmniejszym życiem o wartość tego Cultivate. A tutaj mamy. On jest za 1-3 strasznie taki. Wydaje mi się, że jest strasznie drogi, powiedzmy. Do postawienia tym mamy 3 razy 3, bo aż 3 ataki robi i 3 życia. I co, chyba jego wezmę? Może warto będzie go postawić po prostu, wiecie, na wyższym piętrze i próbować go ulepszać na czas, aż będzie gotowy na jakieś większe starcia. Tutaj co jest znowu w tych jaskiniach? Co? Kopuj kartę 5 razy? Ach, wiecie co? Skopuj kartę 5 razy? Powiem wam szczerze, że to będzie głupota, ale... To będzie idiotyzm, ale ja muszę to zrobić. Aha. Wow. Nawet nie przeczytam opisu, ale... No to wiem, naprawdę było... Pewnie idiotyzm, co? Dedalus the Professor? Co to? Czy my walczymy... z... Dedalem? Aha. Okej. Jakieś tworzy... Jakieś skonstruowane materiały wybuchowe wchodzą z tarczą na obrażenia, które notyfikuje pierwsze źródło obrażeń. Nie wiem, co to ma być, ale dobra. Ma nawet swoją własną muzyczkę jakąś. Aha. Przy okazji tam widziałem, że już ktoś dostał obrażenia. I co tu jest jeszcze? Dedal jest najpotężniejszym szefem, czy bossem. Przecież jest chyba częściej mówiony bossem, którego spotkałeś do tej pory. Będzie się poruszał pomiędzy piętrami dowoli. Ale można go zaatakować, jeśli pokonasz innych wrogów z danego piętra. Co to powoduje? Uważaj na triggery, czyli w sumie aktywatory. Ta bomba ma umiejętność aktywowaną i wybuchnie podczas swojej tury, zdając obrażenia. Okej, okay, zobacz ikonę, żeby dowiedzieć się, jakie jest działanie. A. Jak to działa konkretnie? Dobra, nie ma żadnego większego efektu negatywnego. I dobra. Wszyscy będą wyeliminowani, okej. 4 życia straci. Dostanę 4 obrażenia, nie wiem. Wiecie co? Zaryzykuję sobie tak. Teraz wszyscy są nienaruszeni, super. I jednego takiego już na przyszłość tam postawię. Padła tutaj bomba i w ogóle, ale no. Traci trochę wściekłości, tutaj na szczęście wściekłość się odpala. Wow. Dobra, czyli teraz tutaj. A, potrzebuję w takim razie 2 wrogów łączyć, by w ogóle się tym zająć. A co tu mamy jeszcze? Aha. Aktywuje się jakaś jego właściwość specjalna, jeśli zagram na tym piętrze, jak to się nazywa, jakieś zaklęcie. Też byś sobie chciał, no bez przesady. Po co miałbym zagrywać zaklęcia? Dobra. Wow.
Nie wiem, czy miałem farta o ludzie, czy co? Fajne. U. Na obecnej konfiguracji jest 40? Nie wiem. Teraz zobaczmy, że jaki imp działa. Nie wiem, ale sam jakiś imp, achievement za zagranie impa. Okej. Przy okazji wiem, że nie muszę tego robić w ogóle, ale zagram takiego tutaj, wiecie, już na przyszłość, żeby wszystkie piętra były mniej więcej przygotowane. Dobra. Co? Czemu to... A, no tak, na swojej turze wybuchło. No niestety. Niedobrze. A tutaj co znowu mamy? Przeżyję. Ale to nie problem. O, dobra, gorzej z tym, że on zginie. Chyba, że jakiego wyeliminujemy, nie wiem, pewnie się nic nie zmieni. Dobra, nie, teraz mój bohater przeżyje, dobra. Mógłbym niby rzucić to, ale... Czy to coś zmieni? W sumie pogorszy sprawę nawet, więc na razie tego nie rzucę. Dobra. Wow. Nieźle. Tutaj nawet nie ma co się przejmować. Co z tym zaklęciem mogę to wyeliminować już tak całkowicie. O, fajnie. Dobra. No. GG. O, powiem, że gnilka wydaje się być prostsiutka póki co, ale fajna. Jeżeli by nie było takich rzeczy, ja sobie chwalę i to bardzo. Gry nie są jakieś szczególnie super trudne, że pierwsza bitwa już jest ostatnią. Czy coś rozumiecie? Dobra. Więcej się nie przygotuję. Więc po prostu trzeba się gościa pozbyć. Niestety on to piętro przeskoczy, ale na drugim już będzie po wszystkim. O. Pociąga mi zamroził. Dobra, a co ja tam będę kartę zagrywał? Dokończ roboty, proszę. Wiecie co, nie, to był bardzo dobry ruch to wszystko, co? Wielkie wzmocnienie, rzadki pakiet, jednostka i pieniądze. Ale nie wiem, co to ma być, rzadki pakiet. Przywróć sojusznicze jednostki do maksymalnego życia. Daj 10 plus 10 do życia i 3 kolce. A ty co? Można tylko raz zagrać na bitwę. Okej. Dobierz jednostkę. Daj 20 do ataku, 20 do życia i 0 kosztów. Nie rozumiem, co chodzi, ale okej. Tutaj co mamy? 50 na 54. Ciężkie do zagrania, ale takie fajne. Ale chyba wezmę... Czemu nie? Wiecie co? Może warto byłoby, ale ja dam skip. Nie biorę niczego. Okej. O, plus 1 do tego. Biorę. I co tym razem? Zduplikuj kartę. Wybierz i usuń do 2 kart swojej talii. Jednostka ta główna, czy jakiś coś z magią? I inne rzeczy. I mroczna kuźnia ulepsz bohatera. Wiecie co, najpierw to chcę zobaczyć, nawet nie wiem jak... co? Trzy ataki. Pancerz 15, 3 ataki. Przecież tutaj... Jeśli zabiję, to plus 10 do ataku. Nic nie zmieniam poza tym, ale ma... Wow, 25 na start? Jeśli tak, to biorę to. To będzie super. I achievement za ulepszenie. Dwukrotnie bohatera? Co? Dwukrotnie? Ej. Halo, gra, ja pierwszy raz go ulepszę. Dobra.
Złoto i teraz zobaczmy w ogóle, jak się ulepsza zaklęcie. A. Okej. Ciekawe. Ciekawe naprawdę efekty. Wiecie co? Kupię to, bo tutaj mamy to zaklęcie. Może nie będzie takie łatwe do użycia, ale... moim zdaniem to będzie fajne. A właśnie, coś jeszcze można chyba... usunąć karty stali, to wiecie co? Jakby nie było... chociaż jednego stewarda bym usunął. No wiecie... to już na inne marmie, to stewardzi nie są potrzebni aż tak bardzo w moim odczuciu. A... można robić jakieś wyzwania, że... w zamian za to, żeby dostawać lepsze nagrody. Artefakt, ale... o, 12300 mocne. 50-70... nie, dobra. Aha. Dobra, nawet nie wiem, o co chodzi. Ale dobra. Widzę, że on jest ogólnie... niczym szczególnym pod kątem statystyk. Z tym trochę gorzej. Można włączyć, że oni się leczą do max HP, kiedy przejdą na następne piętro. Potem za artefakt. Powiem wam szczerze, spróbuję, bo jak mówię, testuję sobie gierkę i tyle. I tyle. Może być wart. Okej. Dobra, zacznijmy od tego oczywiście. Teraz tak. Dobra. No i jest spokój. Dobra. Jest okej. Co? Zobaczmy proszę, ktoś, co tu się stanęło się? Nie wiem co to, ale widzę, że tutaj jest złoto, więc niech będzie. Niestety straci trochę pancerza, ale... no musi najwidoczniej tak być. Przy okazji tutaj mogę jego dostawić, bo czemu by nie? Dobra. Teraz potężniejszy. I teraz dobra. Taka sytuacja. No niestety. Ponownie otrzymam trochę obrażeń na nim. Ale no, jeszcze bardziej się wzmacnia. Kolejne 5 obrażeń, to już zaczyna się być niebezpieczne. Dobra. Przy okazji, jeśli już przy tym jesteśmy, to... jest taka nie inna sytuacja, że w sumie... można go pomału się ulepszać, przygotowywać. Taka piękna sytuacja też, tak. I chociaż on będzie bliski śmierci, to niestety nic z tym nie zrobię. Może zdobędę karty te leczące czy coś, będzie wtedy dobrze. Dobra. Jest to imp. Impa mam teraz potężnego. Powiem wam szczerze, nie zagrywam go teraz, czy zagrywam? W sumie czemu nie? Jak będzie na moim obrońcą ten imp? Po prostu nieźle. A. Gorzej tylko wiecie, że... z tego co widzę, bossa pokonam, ale tamte dwójka nie dostanie niczego. Może chociaż tak zrobię. Nawet nie wiem po co, ale zrobię. Dobra. Dobra. Boss pokonany. Jego plecznicy niestety nie? No. Ale się udało. Co to? Vapor Funnel. Nawet nie wiem co to, znowu jakieś pakiety i... pieniądze, a...
Aha. Okej. Można tego... To powiedzieć tak, że pierwsza runda... Nie mogą używać umiejętności, jak wejdę już do mojej tej całej, ale sam sobie to coś moje będzie zdawało 5 mniej. Dobra, biorę, szczerze. Co my tu mamy? Imp, który daje 20 pancerza temu na przodzie, biorę. A tutaj... Szczerze fajne, wezmę może to i tyle. Ale byłbym nawet skłonny zrobić skip. I... Tutaj mam dużo pieniędzy i w ogóle... A tutaj mamy usuwanie kart i ulepszanie jednostki. Dobra. Pierwsza rzecz. Wyrzuć dwie karty. Nawet nie będę ukrywał... No... Lepszych kandydatów niż stewardowie nie ma. Potem co mamy tutaj? Znowu tutaj jest skin kolejnej. Skrzynia. Złoto w zamian za to, żeby zranić moje Google, co żeby dostać pieniądze, nie. Powiem szczerze, nie chcę tego robić. I co tego wybaczyć, jeśli za głośno gadam, czy się, ale po prostu jakoś tak mogło wyniknąć. No hej, hej, hej. No. Kolejna jednostka, która mogła być szybka. Mam kogokolwiek sensownego na to? Nie. Rozwija się 5 zdrowia. Szczerze, spodziewam się lepszych rzeczy. Tam wiem, że jest przetasowanie, ale... No powiem szczerze, nie. Po prostu nie czuję, żeby to było dobre. Nie, bo sobie dostałem plus 6 do ataku za 150 monet. Nie. Mhm. Nie można go wyznaczyć jakoś... w bitwie? Traci jeden ładunek co rundę. Ok, 7 na 2. Tutaj 5 na 65. Aha. I jak zginie jednostka na piętrze, to on dostaje 10 pancerza. Okej, okay, a tutaj bossu, który bije bardzo dużo razy na raz. W sensie jeden atak to jest dużo ataków, niezbyt silny, ale... No. Dobra. Standardowo. No niestety, 7 aż stracę, ale innej opcji nie było. A, no tak, zapomniałem, że on od razu przez to przejdzie na piętro wyższe. Dobra. W takim wypadku, jakby to rozwiązać? Pochodnia? A tutaj on. Niech się szykuje po prostu. On zginie, on zdobędzie plus 10. Dobra. Niestety. Kolejny raz jeden z wrogów ucieknie, ale no trudno się mówi. Jedna tak więcej byłby spokój, tak naprawdę. Ile on ma? 32. Minus 18 wpiszę. Dobra, mniejszy z tym. No, i teraz jest dobrze. I co, jest jeszcze taka sytuacja tutaj. I lecimy dalej. Nie, ta decyzja, żeby ich skupiamy, to było najlepsze, co zrobiłem. I co mogłem zrobić po tym, jak już przygotowałem. Dobra. Pierwsza sprawa to co? Druga sprawa to... Tak. No. A, i w sumie co, nie mam już co robić więcej. To po prostu postawię jeszcze jednego tak na wszelki wypadek, wiecie. Jakby nagle się coś okazało. Dobra. Zaraz mocniejszy się robi ten mój gorsek. Super. W sumie nie mam co zrobić. Jesteś ranny? Nawet nie.
Dobra. No nie świadczy to dobrze o tym piętrze. Coś mówi, że na pewno wiecie, co można pewnie przejść. Tak po prostu. Ale cóż, co mogę zrobić? Aż najgorsze jest to, że nic nie mogę. No niestety. Ja widać, że to jest boss tego typu, który... No... Zacznie dużo naraz atakuje, więc jakby to nie było. Cokolwiek by to nie było, to i tak to raczej mało pomoże przeciwko niemu. Jakby to coś miało zmienić. No niestety. Ktoś mówi, że to może być mój koniec. Pięć, w sumie to wielkie nic nie zrobi, co rzucę, więc to będzie tak i no. Cieszę się po prostu, że potworzę, że cokolwiek się udało. No to jest najgorsze. Zniszczył tak po prostu to wszystko. Ja to przyspieszę, bo czemu nie. Widzicie, no. Zepsułem. Tutaj po prostu pokazało to, co jest moim największym problemem. Że mam potężne, tylko że mało życia mają i tyle. I no niestety się wykoleiło wszystko. Achievement teraz mam za zdobycie wyższego poziomu w klanie. Tym samym dostałem przesunięcie do przodu i zdobycie i dodanie 10 pancerza i hell yeah. Bardzo fajny przy okazji. Pioły upadłego, który powodują, że te wszystkie rzeczy od impów tam ogólnie sam on się uruchomiłem dwa razy. Super. A z tym klanem nic. I tam coś. Aha, są jakieś informacje o poziomach czy coś, nawet nie wiem. Fajnie. Tylko... Co to daje? Po tym, że widzę, że coś napis nowy przebieg. Okej. Widzę, że to są jakieś wymogi, żeby odblokować innych. I teraz już jest to, o czym słyszałem, że można wybrać. Tutaj mam... Okej, czyli mam jego, albo jakieś druga opcja na piątym poziomie. Czyli mogę zagrać tak samo jak było i tutaj mam to, co mam, albo... Aha, czy jakieś inne? Co? Ale nie wiem, o co tutaj chodzi, ale okej. A tutaj mogę wybrać... O! Tutaj takie inne coś. Ale wiecie co? To już o ciebie bym zobaczył. Jeśli chodzi o to w następnym odcinku, który na pewno będzie, by gra mnie wciągnęła mocno. Nie gwarantuję, że będzie szybko, późno czy coś, rozumiecie? Będzie jak po prostu będzie. A póki co to by było na tyle. Możecie swoją drogą też napisać, co sądzicie o gierce. Moim zdaniem naprawdę fajna, przyjemna i nawet prosta w swoich regułach, mimo to wymagająca. Jak widzicie, jedna rzecz, której nie przewidziałem, już poległem. Ale dobra, to już naprawdę wszystko. Tak więc trzymajcie się. Hej, hej.